Sternicy mediów, książka nowa, ale nim o sternikach, to chciałem pana zapytać o to słowo media, które no rzeczywiście ewoluowało, mam takie wrażenie, i w ostatnim czasie chyba to przynajmniej na czym ja jestem wychowany i słowie media bardzo się zmieniło. Gdzie pan widzi przede wszystkim te powody, niestety moim zdaniem powiem, lekkiego upadku mediów? Ja myślę, że to nawet nie jest lekki upadek. Tego należy upatrywać w najprostszej rzeczy pod słońcem. Przede wszystkim w braku etyki. Dlatego, że jeżeli ludzie, którzy pracują w mediach, będą zachowywali się etycznie, będą mieli tę busolę moralną, to nie należy się o to kłopotać. I ja miałem w życiu to szczęście, że spotykałem na swojej drodze ludzi, którzy mieli bardzo, powiedziałbym, dobrze ukształtowaną tę busolę. Dzisiaj na tym spotkaniu opowiadałem o Tadeuszu Choroszkiewiczu. Tadeusz Choroszkiewicz to nie był może jakiś fajerwerk dziennikarstwa, ale Tadeusz Choroszkiewicz był człowiekiem niezwykle prawym i szlachetnym. I od niego wielu rzeczy się nauczyłem. Na przykład tego, że dziennikarz może zrobić krzywdę drugiemu człowiekowi, którego tam, nie wiem, nagrywa, pokazuje, przez zaniechanie. I to jest coś zdumiewającego, bo wydaje się, że jak kłamie, prawda, a tu nic nie robi, tylko go wyciął. I tyle, a też mu robi krzywdę tym sposobem. Panie profesorze, ja przyzwyczajony byłem do tej relacji, czego mnie zresztą sam pan uczył, relacji mistrz-uczeń. Dzisiaj trudno być uczniem, kiedy wie się, że ten mistrz, jak to pan czas pięknie kolorowo powiedział, jest malowany. No, to prawda. Ja pamiętam taką sytuację sprzed wielu lat. To była druga połowa lat 80. Pracowałem wtedy jeszcze w czasach komunistycznych, a jednak, kurczę, wielu bardzo przyzwoitych i znakomitych ludzi pracowało w telewizji. Jednym z nich był Olgierd Wieczorek. Olgierd Wieczorek za taki cykl programów Rzeczpospolita Miejska. On na przykład, to wzbudzało protesty gigantyczne. Na przykład szedł przez rynek w Katowicach w masce gazowej, prawda, bo tam powietrze było takie, że się nie dało oddychać. Albo brał do menzurki wodę z Raby, tej rzeki, która przez Katowice przepływa, wpuszczał rybkę akwariową i ona zdychała po paru sekundach. Więc to było przerażające. I on mówi, ludzie, ale dlaczego wy protestujecie? My w tym środowisku żyjemy, skoro rybka nie może, a my co? I on dostał wtedy za ten cykl swoich programów Złoty Ekran. I wybrał mnie jako osobę, która prowadziła z nim rozmowy na antenie programu drugiego podczas prezentacji tych jego reportaży. I kiedy kończyła się ta niedziela, już no, wszystko przebiegło tak jak trzeba, te rozmowy były wartkie, rzeczywiście wzbudzały duży rezonans. Pamiętam, to wielki dziennikarz, Olgierd Wieczorek. Olgierd podszedł do mnie, wyciągnął rękę i mówi, mam na imię Olgierd, wódki się napiłem przy okazji, prawda? To było pasowanie do zawodu, czyli inny, kto miał już, prawda, był mistrzem, wprowadzał cię do tego zawodu i uznawał, że tak, że ty już wszedłeś do cechu mistrzów. Pamiętam kiedyś, jak cenne było chociażby pisanie na maszynie, żeby napisać ten tekst. Natomiast dzisiaj niestety ten tekst pisze za nas maszyna. Czy to znaczy, że mamy schyłek dziennikarstwa? Tego nie wiemy. Nie wiemy, jak będziemy mieli, jak to się będzie działo z artificial intelligence, prawda? Dziś chatboty są w stanie napisać pracę magisterską na 60 stron, prawda? Więc diabli wiedzą. Wiemy, że relacje sportowe w bardzo wielu gazetach piszą komputery, że są farmy, na których produkuje się treści dziennikarskie. Nie wiem, jak to będzie. Natomiast chyba nie chciałbym dożyć takich czasów, że będę rozmawiał nie z żywym człowiekiem, tylko z chatbotem. Panie profesorze, chwilę teraz o książce. Sternicy mediów. Aż 12 udało się panu ściągnąć, choć pewnie nie wszyscy. Na ile książka od tego założenia pierwotnego różni się w tym finale? Bo wiele o tej książce usłyszeliśmy i wiele postaci pan przypomniał. Dla świata mediów niezwykle, niezwykle istotnych. Muszę powiedzieć, że czuję się trochę jak kronikarz epoki, która odchodzi. Bo w dużym stopniu ci, którzy
są bohaterami tej mojej książki, no było nie było, naukowej książki, to są bohaterowie mediów analogowych. Epoka cyfrowa no, niby jest od lat 90., ale tak naprawdę proszę zwrócić uwagę, że nie wiem, radio, telewizja, ciągle jeszcze to są klasyczne media. Tam oczywiście mają swoją sieciową odsłonę, ale ciągle ta sieciowa odsłona nie dominuje. Zresztą ja kiedyś sprawdzałem, to w książce znajdzie pan to, mianowicie w Stanach Zjednoczonych dopiero w 2019 roku przychody z reklam sieciowych przeskoczyły klasyczne przychody z reklam tych w telewizji, radiu, prasie i w tym. Dla mnie to było zdumiewające, prawda? A więc ciągle jeszcze to są takie bardzo, bardzo równoważne media. Co będzie dalej i dlaczego, tego nie wiem. Nie udało mi się oczywiście wszystkiego, co sobie chciałem. Niektórzy nawet bez zdania racji odmawiali. Nie wiem, czy odmawiali, może udawali, że nie dostali moich listów. Tego nie wiem, nie chcę wyrokować. Która z tych postaci dla pana jest, że tak powiem, najważniejsza, bo na kilku się pan rzeczywiście skupił, kilka, no, które być może powinny dla nas też dziennikarzy być taką wskazówką dziennikarskich racji i zachowań. Uczciwie powiem, że nie powinienem mieć swoich faworytów, dlatego że to są sternicy, którzy niejako nadawali niejako tempo i kierunek, w którym ten okręt polski medialny miał zmierzać. Natomiast oczywiście zwyczajnie i po ludzku, jako człowiek, miałem takich, których lubiłem i których lubię. Jednym z nich na przykład jest redaktor Baczyński. Ja gdybym miał pracować, to na miejscu każdego dziennikarza życzyłbym, żeby on pracował w redakcji Polityki i miał takiego szefa. Wszystko jedno, ale żeby jego szef był taki jak Baczyński. To człowiek, który potrafi przyznać się do błędu, który, jak go zapytałem, co dla niego jest w tej jego pracy, co najistotniejsze, co go charakteryzuje, to powiedział, wie pan profesor, chyba ołówek. Ja mówię, ołówek? A dlaczego ołówek? A on mówi, bo ja na wszystkich pismach piszę ołówkiem, jak ktoś mnie przekona, że ja nie mam racji, to ja to wygumkuję. Wie pan, on nawet jak czasami tak się zdarza, on przyznawał uczciwie, że trzeba tam w polityce jakiś tekst kryptoreklamowy zamieścić, to powiedział, że najmuje do tego ludzi z zewnątrz, a nie po to, żeby członkowie jego redakcji pisali takie kryptoreklamowe teksty. Mówi, wie pan, panie profesorze, jak raz złamie im kręgosłupy, to już nigdy w życiu one się nie naprostują. Panie profesorze, i to tak jak w pracy naukowej, czy w każdym innym zawodzie, bo żeby być ślusarzem, to też trzeba umieć bardzo, bardzo precyzyjnie, prawda, zadziałać na swojej maszynie, czy tak jak pana zdolności elektryka, o których były tutaj, była mowa. Tak samo w dziennikarstwie. Nie da się oszukać. Jeśli nie masz tego warsztatu, to wcześniej czy później to wyjdzie. No i to dzisiaj jest chyba też niezwykle ważna praca, by chociażby na warsztatach dziennikarskich, na studiach dziennikarskich, jednak nad tym warsztatem pracować, żeby tych dziennikarzy rzeczywiście ta maszyna nie zastąpiła. W relacjach z prądem elektrycznym zachowania etyczne czy nieetyczne nie mają specjalnie wielkiego znaczenia. Natomiast w dziennikarstwie mają i to ogromne. I starałem się dzisiaj to podkreślać kilka razy, że jeżeli ktoś, kto trafia do zawodu dziennikarskiego, nie ma tej busoli etycznej, to marny los nas wszystkich. To on miesza nam w głowie, jest skłonny do tego, żeby manipulować odbiorcami, żeby mówić nieprawdę. I to jest chyba rzecz najbardziej przerażająca w tym, co się dzieje teraz. Profesor Bogusław Nierenberg, państwa i naszym gościem, dziękuję bardzo serdecznie. Przypomnę, spotkaliśmy się przy okazji prezentacji książki Sternicy Mediów, a wartości i style zarządzania. No i czekamy na tę książkę, na jej wydanie, panie profesorze. Dziękuję bardzo. Lada moment ta książka się ukaże. Dziękuję.